Rozpoczynamy nowy vlog, pierwszy wakacyjny vlog. No tak, pierwszy wakacyjny vlog, także witajcie. Pogoda ładna, wprawdzie chmurki zasłoniły słoneczko, ale mnie to nie przeszkadza, bo jest idealnie, nie jest za ciepło. Rano było piękne. 24. Tak? Dzień dobry, no, Marku. Dzień dobry. Zobaczcie, co sobie Marek zapodał. O, kiełbaska jeszcze z urodzin. Tak. Widzę, ostatnia bardzo się ostała. O, bardzo dobra kiełbaska. Zresztą przepis na tą kiełbaskę znajdziecie na kanale Gotujemy. Prima sort. Tak, będzie na kanale Gotujemy. Nie wiem, gdzie ona jest. To znaczy, tam znajdziecie rzeczywiście. Jeżeli chodzi o jedzenie śniadania i takie już rzeczy, które trzeba dojeść, że tak powiem, po urodzinach. Czekajcie, bo... Zawsze mam z tym problem. O, a ja tak już się przyzwyczaiłam, że widzę, co nagrywam. Ja jeszcze wam powiem, że ja dojadam terinę, czyli ten biały serek w szynce z rzodkiewką i ze szczypiorkiem, bardzo fajny. I chyba jeszcze zrobię jedną terinę przed naszym wyjazdem, Ale przed wyjazdem którym? Wakacyjnym? Teraz, tym. Tym już? Bo zostały mi jeszcze rzodkieweczki, a ja bardzo lubię terinę. Teraz na lato to jest super taka lekka sprawa na śniadanie. Także na pewno jeszcze zrobię. Dzisiaj mamy dzień załatwiania różnych spraw, jutro jeszcze też. Z Michasią podjeżdżamy do fryzjera, muszę zapisać króliczki do weterynarza, ale coś nie umiem się dodzwonić, nie wiem czy tam... No ale nie mam informacji, że jest urlop. No także już dzwonię i dzwonię chyba trzecią godzinę, ale nie bez przerwy, robię przerwy. Czekam na zasłony. Prawdopodobnie już są zasłony wysłane, bo Marek dostał taką informację, takiego maila, więc się bardzo cieszę z tego powodu i mam nadzieję, że one wakacje zawisną. Szkoda, że nie przed urodzinami, ale nie szkodzi, także ważne, żeby były. Kolejna sprawa, już mówiłam o tym na story. Wczoraj po prostu udziałał mnie tutaj pierwszy komar, komarzyca, tak? Bo to on niby tam, ale nieważne. I po prostu w mieszkaniu. Musimy coś zapodać sobie też na te komary. Mamy takie wtyczki wypróbowane, wiecie, to tam antyowadowe i tak dalej. Także no na pewno to się pojawi, możliwe, że weźmiemy to też z sobą na ten dłuższy wyjazd wakacyjny, także tak, no i cóż, rozpoczynamy vloga, idę jeszcze tam ogarnąć w garderobie, bo pranie mi się zrobiło, przykładam do suszarki i a propos ostatniego vloga, to też tam pokazywałam wam, prawda, że no też zadajecie pytania, no i tu już muszę szczerze powiedzieć, bo ta obserwacja u mnie trwa... No, dobry ponad rok, że rzeczywiście w suszarce niektóre rzeczy mogą się niszczyć na tej zasadzie, że jest słabszej jakości materiał, z którego jest wykonany dana rzecz. Bo mówię wam, że t-shirty marka niektóre mają dziurki po kilkunastu praniach powiedzmy, a moja ta różowa bluzka z ostatniego vloga to po kilku praniach już widzicie jak wyglądała. Była taka styluwa, że... No ale można to też tak podciągnąć, że to tak ma być, poprute. Natomiast niektóre bluzki, koszulki, t-shirty, może tak, t-shirty marka są po prostu nietknięte na zasadzie takiej, że są dobre, bez żadnych dziurek, bez żadnych przetarć, bez żadnych tam uszczerbków. Ale wiesz co ja myślę, czy czasami ta twoja kula gumowa nie robi tych dziurek? Nie, myślę, że nie. Marzenka ma taką piłeczkę z takimi kolcami gumowymi. No ona ma taką. I jak to wiesz, tak tarabani. Myślę, że nie, bo to by chyba wszystkie już były rzeczy. Ale jak jest słaby materiał, to no wtedy to właśnie go mówię, nie? No być może, że ta kula moja jeszcze do tego, no właśnie, słabszy materiał i no, i tak jest. Także krótkie powitanie i zabieramy się do dalszych działań. I coś jeszcze chciałam powiedzieć. A, bo Marek już chce sobie tam śniadanie nagrać, ale jeszcze tylko jedna rzecz a propos śniadania i a propos przepisów, bo pojawił się taki komentarz, ja już o tym mówiłam na Instagramie, ale tutaj też jeszcze powiem. Mamy ten kanał nasz Gotujemy.
Nie chodzi o dramę. Mamy kanał Gotujemy i na tym kanale mamy różne przepisy, bardzo różne, ale w większości, tak jak zauważyła jedna z pań, są to bardzo proste przepisy, przepisy, które nie są wyszukane, które znajdziecie wcześniej, które znajdziecie wszędzie, ale też to są nasze domowe. Ale mi się teraz tam przypomniała jedna bardzo ważna rzecz. Każdy nasz przepis zaczyna się od takiego sformułowania. Jak zrobić domowy. A opis tego? Nie, taki tytuł jest, więc no, słuchajcie, domowe. Temat zamknięty, a jak pani ma jakieś problemy, to pani się stołuje w restauracji. Ale wiesz co, no ja nie będę tu zapodawał jakichś cudawianków, jak ja tego po prostu nie umiem zrobić, to wszystko domowe. Słuchajcie, tu nigdy nie było powiedziane, że nasz kanał kulinarny to jest kulinarny, taki wiecie, wow. No. To nie jest ten poziom kuchni, to jest kuchnia domowa, a kto w domu gotuje, wiecie, cudawianki tak na co dzień, bo nie powiem, od święta ludzie na pewno gotują różne rzeczy, to absolutnie, ale czy na co dzień wszyscy gotujemy, wow, no ta pani, ale to jeszcze nic, sorry, jedna pani napisała odnośnie urodzin Marzenki, bo Marzenka tam wybierała serwetki, wiecie, takie, no papierowe serwetki, nie? No, a ty kazałeś krochmalić niby. A ta pani napisała, że takie serwetki się używa na Kinderball do ogrodu, a nie w domu. W domu powinien być krochmalone. No jeszcze tylko brakuje nam kryształowego żyrandola i stołków z tego. Z drzewa mahoniowego. No wie, no każdy robi jak chce, nie? No ale niektórzy mają taki, no powiem to wprost, ból dupy, że nie wiedzą do czego się doczepić, to się zawsze doczepią. Albo się doczepią do domowego jedzenia, że nie jest ekskluzywne, albo do serwetki, że nie jest wykrochmalona. No i tak można, słuchajcie, doczepić się można do wszystkiego. No nie ma opcji, żeby się nie doszło doczepić. Ale pani chodziło przede wszystkim o to, że na przykład, to taki przykład podała, że chodzimy do restauracji i tam jemy takie wyszukane potrawy, a Marek to steki, a jakieś krewetki, a jakieś perliczki i tak dalej. No właśnie, u nas te restauracje są też po to, żeby sobie skosztować takich rzeczy, popróbować takich rzeczy, których na co dzień nie gotujemy i nie jemy. Natomiast u nas kuchnia jest bardzo domowa i taka swojska, prosta, jak gotowały babcie, mamy i my też tak gotujemy. To co nie znaczy, że nigdy się coś takiego jakiegoś wyszukanego nie pojawi, natomiast no, na pewno my celujemy w taką kuchnię prostą, którą może odtworzyć, przepisy, które może odtworzyć każdy, proste, łatwe, tłumaczone myślę bardzo łopatologicznie, także dla każdego, no i przede wszystkim smaczne. Ale ja jeszcze dodam, że ta pani chyba nie obserwuje nas na bieżąco, bo gdyby obserwowała na bieżąco, to my też w restauracji jemy pierogi, szanowna pani. Także to nie jest jakieś wyszukane danie. I proste rzeczy. Także zobaczcie, jak wygląda ostatecznie tutaj śniadanie Marka. Niewyszukana kiełbasa. Niewyszukana kiełbasa, bardzo dobra, ale polecam. Bardzo dobra. I no właśnie. No i reszta dodatków nieważne. Miała być ośmiornica na śniadanie, ale jakoś nie było. Ośmiornicy na śniadanie nie będzie, także smacznego. Ulala. Marzenko, wszystko puste, puste lemoniadka. Marek miał kawkę dzisiaj jakąś. Słuchajcie, pierwszy raz w tym roku piłem kawę mrożoną, bo były warunki do tego sprzyjające. Popatrzcie, jakie warunki, przepraszam, że ci przerwę. No zobaczcie sobie, no to są warunki sprzyjające. Ale że co jest na tym? No takie niebo piękne. Tak, błękitne niebo, cieplutko przede wszystkim jest. Przyjemnie, powiem wam, wakacje się rozpoczęły, to wybaczcie, ale od września się za siebie weźmiemy. A teraz jest czas. Ale dlaczego ty się chcesz brać za siebie? Nie, no ja muszę znowu schudnąć, żeby wiesz. A potem... to ty zakładasz, że pójdziesz? Tak, no już poszło do góry. Ale mnie to, wiecie co, mnie to po prostu ziemi grzeje, bo już taka moja natura jest, że ja tyję chudne. No i tak się życie czyli kręci. Czyli masz od jojo do jojo. O, ja bym tego jojo nie nazwał, Marzenko. A w ogóle to wam powiem, jeszcze lepsze jaja. Kupiłem specjalnie mikrofon do telefonów, żeby nagrywać, bo akurat obraz tych telefonów z iPhone'ów jest rewelacyjny, ale głos gorzej jest z dźwiękiem, tak. Tylko, że wiecie, gdzie to leży? W szufladzie w domu. Głęboko w szufladzie leży bardzo fajny mikrofonik, bezprzewodowy, na dwie osoby, każdy by sobie mógł podpiąć, no ale wiecie. Ale to jak dzisiaj przyjdziemy, to od razu, wiesz, za pamięć Tylko wiecie, jaki jest minus tego? No. Że opakowanie tego jest dosyć duże, bo to jest gdzieś takie coś, takie pudło.
No, dosyć sporo. Bo tam jest transmitter i dwa. No dobrze, mikrofony. Ale tu sobie przyczepisz. Ale trzeba łazić jak idiota z takim czymś? Nie, no na czas nagrania tylko, nie? Nie, no tak, dłuższego wywodu. Bo tu akurat tu ten głos jest taki słaby, nie? Jeszcze na dworze, bo w domu trochę inaczej, ale na dworze, bo to, wiecie, to jest taka dziureczka jak po prostu od szpilki. Ale jeszcze powiem, że tu jest bardzo fajna funkcja. Tam widzicie w tle za markiem ludzi siedzących, ale ich nie po prostu są twarze zamazane. No. I to jest ten tryb filmowanie, nie? Tak, to jest bardzo przydatne do vlogowania. No bo wtedy, tak, wiecie, nikogo tam nie pokazujecie i jest święty jeżeli spokój, tak, nie trzeba tego mazać na montażu to, potem. To dla was potem problemem, on jakby nakierowuje i obraz tylko... jest ciekawszy nawet, bo się koncentrujesz na osobie, która napierdziela. A to wszystko, co za tobą jest teraz rozmazane. Ale jak chyba byś ty siedział obok mnie, to jest gorzej, bo wtedy on rozmazuje raz ciebie, raz mnie i on wariuje. To jest na jednoosobową wypowiedź, no właśnie, wariuje. A jeszcze jedna rzecz, bo jedna pani pisała, czy wszystkie marki tak gadają tyle? No chyba tak, no. Że ty dużo gadasz? Nie wiem. No jak już się rozkręcisz, to potrafisz? Do końca nie widać, dlatego ja już się będę... No i on musi też swoją wypowiedź sam dokończyć, dlatego często wy mówicie, Marek przerywa, no wiecie, jak on już jest w słowotoku, to jak jemu przerwiecie, to on po prostu wtedy wybije się z rytmu, dlatego on wtedy mówi i takiemu Markowi trzeba dać ten czas na wygadanie się i tak dalej. A my jesteśmy aktualnie na spacerze. Wypiłam czarną kawę i za chwilę ruszamy. Właśnie wtrzymałam sobie moje ćwiczenie. Na razie 24 minuty. Natomiast jeszcze trochę przejdziemy. No tu jest trochę, 8 km cała trasa. No ale jest naprawdę piękna pogoda, piękny spacer. Ja lubię, jak jest taka, wiecie, słoneczna pogoda, to ja lubię taki spacer, no, która jest wieczorny, popołudniowy, 18:15, także najlepszy czas. No ale coś było pięknego rano, nie? Co? 8:00, można spać. Dzwonek. Dzwonek do drzwi, kurier. A kurier przyniósł co? Co, Marek? No, co przyniósł kurier? Zasłonki. A widziałaś je? A to zobaczycie dopiero w domu. Dobra. No. Teraz Marzenka zakłada okulary. Ja dopijam kawkę. Słońce pięknie zaraz zaczyna. O, widzicie, to jest mankament tego trybu, że on rozmazuje potem wszystko, bo się koncentruje na twarzy Marzenki. O. Tak. No, bardzo miło. Idziemy. Czekamy na śniadanie. Dzisiaj mamy śniadanie w Trójcy. A ja bo są wakacje, nie? No to wiecie, to jest to, co pozwala nam wykorzystać wspólnie ten czas, nie? Tak, Mijaczko, słyszałem, że śledzi, ale nie wiem, czy zauważyliście, że lepiej nas chyba słychać. Ja mam nadzieję. Nie wiem, czy nas słychać lepiej, bo ja tutaj troszeczkę... Nie, ty masz dobrze, bo ja widzę, że jest dobrze. Nie, bo mogę szukać tym żakietem, tak się... nie? Także to może być nie to. Ja to widzę na tych wskaźnikach, że jest wszystko ok. Tak? Masz taki test. Wskaźniki. No. Także dzisiaj na śniadanku, oczywiście ja ostatnio na śniadanie pasta jajeczna, nie wiem, co mi się stało, to jest najlepsze, co mi smakuje rano. Tak? Tak. Michasia wzięła pankejki, jakieś takie placuszki? Placuszki, tak. A Marek, co ty wziąłeś? Bo ja nawet śniadanie angielskie. Nigdy nie jadłem angielskie. Znaczy nie, jadłem sobie angielskie. Ale wiesz, że tutaj jest śniadanie śląskie? Wiem, ale z kaszanką, z krupniokiem. Ale to jakoś rano mi nie podchodzi to. No a w angielskim co masz? Frankfurterki, jajko, bekon? Fasolkę, której i tak wiem, że chyba nie zjem Michaśce dla mnie. Nie chcesz? Tak, czego nie chcę, to się pozbywa, nie? Nie, tak nie będzie. Dobra, czekamy. No i mamy śniadanko. U mnie, popatrzcie, wersja angielska. Ale u Ciebie się nie świeci. Nie świeci się, Marzenko, świeci się. Wiecie, bo dzisiaj taki test mikrofonu i do końca nie wiadomo, co się dzieje. Tak, test mikrofonów, ale powiem Wam, że dzisiaj rocznicowe śniadanie jest bardzo na bogato. Ja mam przepiękną kanapkę bagel z pastą jajeczną. Michasia ma super placuszki bananowe. Ale jak one wyglądają? A dobre smakują? Ważne, jak smakują. Smakują. No dobre? Dobra? Potem muszę spróbować. To są chyba coś takiego a la pancake'i, mi się wydaje. No, tylko że z bananem w środku. No ale Marek to już po prostu zaszalał. Ale ja Wam powiem, że tu wszystko okej, śniadanie angielskie. Jedynie co to frankfurterki angielskie. Tam są te kiełbaski sosy. Czy pamiętasz takie? No ale to wiesz, a la takie no. Ale są kiełbaski, także wszystko dobra, się zgadza. Smacznego. Smacznego. Obiadek zamówiony. Rocznicowy obiad. Jesteśmy w nowym miejscu, a to nie wiem, czy to było mówione, bo to już teraz... Nie, tu nie było mówione. Nakładają mi się pewne tutaj działania. Wypijamy właśnie lemoniadę lawendową. Pachnie obłędnie, jakbym leżała gdzieś na polu lawendy, ale w smaku troszeczkę jest za dużo dla mnie tego syropu, za słodka i za kwaśna jednocześnie. Także, ale
Nie, jest do wypicia, tylko ciut za dużo jednego i drugiego. No i na obiad padnie tradycyjnie rosół. Marek oczywiście się wyłamał. To już norma. Tak, i to będzie ten krem ze szparagów. No a na drugie to każdy co innego oczywiście znowu. Ale to wam pokażę za chwilę. Jak przyjdzie. A zabij tak. Spojrzała, czy tutaj migają w tej kosteczce takie zielone kreseczki dwie? Tak, migają. No bo wiecie, my, że tak powiem, się testujemy te nasze mikrofoniki o, i jestem ciekaw. Zupka. Tak, tak, dziękuję. Dziękuję. Przepraszam, ja bym chciała jeszcze domówić lemoniadę cytrynową. Cytrynową? A chce pani szklankę, czy również litrową karafkę dla was? No cóż to za dobroci, Marzenko, przyszły. Pierogi z kaczką. W pierogach jeszcze jest gruszka, pan mnie poinformował. Na górze jest konfitura żurawinowa i skwarki z wędzonej słoninki. Także... Ale słuchajcie, dla mnie nowością jest wędzona... Śmietana. Wędzona śmietana. Dobre? Czyli po raz pierwszy się udało. Wędzone skwarki. No skwarki wędzone, to akurat kojarzę. A u mnie, słuchajcie... Ja chyba sobie też muszę tu przetestować. No takiego schabu to jeszcze nie miałem okazji jeść, więc warto zaryzykować było. Marzenka nie chciała. No nie, ale... Wygląda pięknie. Myślę, że od ciebie pokosztujemy. Do tego oczywiście, do tego ziemniaczki. Konfitowane i... I mizeria, ale to jest nasza śląska wersja mizerii, bo jak byliśmy w Lublinie, inaczej wyglądała, pamiętasz? Ale czy ona jest A jeszcze cebulką? Proszę mi nie dłubać. Jest cebulką. I ta oliwa pietruszkowa też ją też widzę. Jest? O, no i Michasia tradycyjnie. Rolada, kluski, modrokapusta, smacznego. Po obiedzie czas na kawę. Jesteśmy w pięknym miejscu, bardzo klimatycznym. Tak, dziękuję bardzo. Tak. Klimatycznym, Cafe Buffet, o ile się nie mylę, taka jest nazwa. A za mną piękny, o tam widzicie w oddali kościół. Kurczę, ale trzeba się, wiecie, nakombinować. I bardzo ładny tu jest ten klimat, widzicie tych kamienic. Jeżeli chodzi o Mikiszowiec. I ja wam powiem tak, jak ktoś mieszka na Śląsku od dzieciństwa i żyje w takim klimacie i jest otoczony takimi budynkami, to dla niego to nie jest nowość. Ale jak tutaj przyjeżdżają, bo na Mikiszowiec przyjeżdżają faktycznie też turyści, ludzie spoza regionu, to dla nich to jest atrakcją. Właśnie takie miejsca, takie zabudowania. Ja a jeszcze powiem wam ciekawostkę, że Mikiszowiec ma swój taki układ. I gdybyście Mikiszowiec zobaczyli z lotu ptaka, to zobaczycie ten układ właśnie takich domów, tych domów, i domów, w których mieszkali i mieszkają do nadal górnicy, kutnicy, w ogóle tutaj ludzie pracy. No pięknie to wygląda. I jeszcze za mną, zaraz wam pokażę, o tam piękne Możesz takie... mówić, bo teraz się mikrofon łapie. Tak? No. Łapie mnie mikrofon, bo wiecie, mam mikrofon. Uczę się, bo po prostu jestem odzwyczajona od tego, żeby mieć mikrofon, bo zawsze krzyczę. Krzyczę, to znaczy głośniej mówię, żeby nie było słychać, wiecie, odgłosów tutaj obok i przejeżdżających na przykład samochodów. Marek chciał coś jeszcze powiedzieć. No, uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Ja chciałem tylko dodać jedną rzecz, mianowicie, że takie podobne budynki są jeszcze na Śląsku w dzielnicy Lipiny w Świętochłowicach. Tylko, że tam nie są tak zadbane, chociaż próbuje się coś zrobić, ale nie aż się, tak. No. Natomiast tu tak charakterystycznie, że wiecie, no Katowice mają kasę, a Świętochłowice kasy nie mają trochę jako mniej, miasto. No. No i no ja trochę mniej, przecież to jest chyba jedna z najbardziej zadłużonych miast w Polsce, Świętochłowice. Mhm. No i tu się, wiecie, trochę tych pieniędzy na pewno wpompowało i wygląda to naprawdę pięknie. Dlatego też tu przyciąga, nie? No i wiecie, no teraz to może dziwnie zabrzmi, ale tu jest trochę inny, no powiedzmy to klimat, o. No, jak ktoś dobrze poszuka, poszpera, to będzie wiedział, co chodzi. Chociaż widzicie, autobusy też tu jeżdżą, no i to tak dziwnie jest, ale fajny klimacik jest. Ja się oduczyłem nagrywania z przednią kamerą, bo bym się musiał patrzeć tu, a Marzenka zawsze lubi przednią, ja tylną. Widzicie, my mamy wszystko takie rozjechane, powiem wam. No nieważne, to jest kwestia przyzwyczajenia też, nie? Żeby się nie patrzeć gdzieś tam... No ja patrzę w obrazek, znaczy tutaj taką kropeczkę zieloną. No. Dziwny taki się gada do dziwny, kropki. Dziwny, ale jak patrzę na siebie, to patrzę tak, nie? No. Ale tu w kropeczkę to patrzę na was niby, nie?
No, ale to dla mnie to jest znowu wygodniej tak nagrywać, bo wiem, co nagrywam, widzę, co nagrywam. A wracając jeszcze do tego miejsca, to chyba już mówiliśmy, albo i nie. Nie byliśmy tutaj przez jakieś ładne kilka lat. Och, dobry. Postanowiliśmy sobie tutaj zajrzeć. No i faktycznie myślę, że to jest udany wypad i będziemy tutaj częściej przyjeżdżać, dlatego też, że no właśnie, już wiemy mniej więcej, gdzie postawić samochód. Wiemy, gdzie zaparkować. Do tego powiem wam, że tu są atrakcyjne miejsca, bo Marek mówił właśnie o tym, że są inne dzielnice gdzieś na Śląsku, ale Nikiszowiec jest rzeczywiście zadbany i tutaj ja można... Ja myślę, że to nawet będzie fajny odpust. Kilka miejsc ładnych sobie zaliczyć, choćby nawet to muzeum tutaj, Muzeum Górnego Śląska, coś takiego tu jest. Katowic widzę? Chyba. O, przepraszam, Muzeum Katowic. No w ogóle ten klimat tutaj, różnego rodzaju jakieś imprezy, które się dzieją, takie imprezy plenerowe oczywiście, jakieś związane z różnymi świętami, kościelnymi i niekościelnymi, także naprawdę super. A jak jest Barbórka, to na Nikiszowcu zawsze rano budzi mieszkańców górnicza orkiestra, która przechodzi wczesnym rankiem przez ulicę tutaj. No to RMF i, nawet to transmituje. Tak, i gra takie, wiecie, górnicze melodie, także no, kolejna atrakcja. Zaczynam od moich pięknych kwiatów. Piwonie pięknie się rozwijają, pachną super, zobaczcie, już kolejny dzień. Storczyk, no prześlicznie. I od razu tutaj jeszcze wracając do urodzin, bo kwiaty urodzinowe, pisaliście mi, że nie dodałam przebitki z tym, jak wyglądał tort w środku. Także po mojej gadce tutaj, ja wam wstawię, ale o tym jeszcze wam przypomnę. Dzisiaj wróciliśmy, a już widzieliście, gdzie byliśmy na obiedzie, z okazji naszej rocznicy ślubu. Powiem wam, że nie przeżywam tego dnia na zasadzie takiej, wiecie, celebracji. No ale dzisiaj tak akurat, że się złożyło, że i wakacje i tak dalej, także... No ale może kobiety zawsze będzie mieć wakacje. Także powiedzmy, że pod kątem świętowania rocznicy byliśmy dzisiaj na Nikiszowcu. Michasia w łazience. Tam słychać, jak myje włosy, bo dzisiaj ona te włosy farbuje. Wprawdzie to nie jest jej pierwsze podejście, bo Michasia już włosy próbowała zafarbować w tamtym roku jakimś tam różowym takim sprayem, ale na jej włosach w ogóle tego nie było widać i nie było żadnego efektu, bo ma ciemne włosy. No i rzeczywiście zero. Nie wiem, musiałaby po prostu zrobić jasne pasemka i wtedy, ale to nie o to chodzi, żeby włosy niszczyć. To są takie farby koloryzujące, takie wiecie, jakieś szamponetki i ona ma taką fioletowawą, czy tam, no coś w ten deseń. Także jak chcecie zobaczyć, jak ona wygląda, to na pewno ją zobaczycie. Czy w tym blogu, czy u niej na kanale, także... Na pewno tak, u niej. Marek coś tam jeszcze grzebie, ale kupił takie napoje, jedną już wypił, to jest granat i czerwona herbata, a ty miałeś co? Zielona herbata i limonka, ale powiem wam, bez dodatku cukru, bardzo dobre, o tak? Dziwo, no. Mhm. Także dobrze, a ja tutaj idę, tutaj. Pokażę wam kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, którą sobie zamówiłam i już mi przyszła, puder Laura Mercier, on mi się kończy, jeszcze mam troszeczkę tylko, ale powiem wam, że jest naprawdę warty swojej ceny, bo nie jest za tani. On teraz był w promocji i czekajcie, to opakowanie, które 29 gramów ma, kosztuje 215 zł teraz, ale jest to taki transparentny puder do makijażu. Ja nim wykańczam sobie makijaż już dosłownie przed malowaniem rzęs, jeszcze sobie przypruszam twarz i on naprawdę tak pochłania moje sebum, a mnie się przetłuszczają bardzo te okolice, czyli czoło, nos, broda, podbródek, broda, może tak, i naprawdę jest super. Jeżeli chodzi o ten puder, ja go używam od grudnia, bo dostałam go w kalendarzu adwentowym. Też sobie tam, wiecie, jak gdyby wypunktowałam, może tak, i grudzień do czerwca pół roku i naprawdę stosuję go codziennie, no są jakieś wyjątki, ale raczej codziennie i to świadczy o tym, że on jest bardzo wydajny, także myślę, że
ta cena plus jakość plus wydajność, myślę, że to akurat się zwraca i jest na duży plus. Ja go mam wypróbowany, też mam go z polecenia widzów, widzek konkretnie, także go używam. No i przyszło mi to zamówienie. Druga sprawa, która mi przyszła, no to już nie był sklep jaki? Kosmetyczny, drogeryjny, drogeria, a właśnie, Ali, nie, to było fajne, nie wiem jak to się tam, no i jeszcze jedną taką podkładkę sobie kupiłam, bo a to... takie same są, czy każda inna? Zaraz sprawdzimy, bo tą, którą mam, wykorzystałam na szafkę nocną, na swoje pierdółki, zaraz wam pokażę, a na tej znowu poustawiam moje wody toaletowe, perfumy, a o perfumach też za chwilę jeszcze wam powiem. Dobra, to wyrzucimy i te dwa albumy muszę schować, ponieważ ojej, no co tu pokazać wam, właśnie już wiem co wam pokażę, to są albumy ślubne, o tu mój brat z Markiem, o Mateusz też się już bardzo zmienił. No i widzicie zdjęcie, o właśnie Marek u siebie, jedzie z bukietem do mnie, a tutaj jeszcze zobaczcie, na tym zdjęciu widać co? Marzena zamiata, to są, to jest w moich rodziców w domu, moim rodzinnym, Marzena zamiata. I u nas jest taki zwyczaj, no to znowu, gdzie tam jak będziecie, może to oglądać i te zwyczaje, związane z weselem, okołoweselne są na pewno różne. U nas na Śląsku bardzo popularne jest tak zwane trzaskanie. To jest taki zwyczaj, no oczywiście na szczęście trzaska się. Oczywiście jakąś porcelanę, tak by było najlepiej. Ale no i właśnie w domu pani młodej, panny młodej, przychodzą goście weselni, znajomi, czy tam sąsiedzi, no i urządzają trzaskanie, czyli rozbijają różnego rodzaju talerze, talerzyki, filiżanki, kubki, a już nawet dochodzi do tego, że słuchajcie, umywalki, muszle klozetowe. Także no niektórzy idą, no powiem wam, w gabaryty. No i u nas jest taki zwyczaj, że to się na szczęście tydzień przed ślubem, przed weselem, czy też dzień, myśmy mieli akurat dzień, nie? Mieliśmy to w piątek, to trzaskanie, a w sobotę było wesele, był ślub. No i ja właśnie na tym zdjęciu zamiatam po trzaskaniu. No u mojego brata, bratowej, to było trzaskanie, ja wam powiem, na skalę, no na pewno wojewódzką, po prostu co tam się działo, w ogóle oni sobie zabezpieczyli, bo Paulina mieszka w domu jednorodzinnym i to też zabezpieczyli sobie w ogóle tą posadzkę, to znaczy kostkę brukową, jakieś takie rzeczy, żeby no mniej więcej opanować to, co się działo, a działo się dużo i tam no porcelany i innych rzeczy, no to ładne kilogramy poszły. No ale to się mówi na szczęście. U nas jest taki zwyczaj. Ciekawe, czy u was są też takie zwyczaje przed weselem w domu pani młodej, panny młodej. No właśnie, jakieś tam są takie zwyczaje. Także no napiszcie mi, bo jestem też ciekawa, jak to u was wygląda. No i tu wspominaliśmy Marek na Instagramie, jak ktoś nie widział. Marek na Instagramie dał zdjęcia różne. Ja wam pokażę może takie, a jeszcze widzicie tutaj ten atrybut, zresztą gdzie tu jest jeszcze to zdjęcie z moim bratem, o tutaj w domu rodzinnym, czekamy chyba na błogosławieństwo, no i Marek też tutaj stoi na zdjęciu, ludzie obok z parasolem, bo mieliśmy pogodę jaką mieliśmy. Ale potem się prześciło, a te zdjęcia w plenerze. Tak? Jak jechaliśmy na zdjęcia w plenerze, powiem wam, to już słońce wychodziło i one są zrobione w ładnym, w miarę słońcu. I tylko pod kościołem padało. Da... Jak wchodziliśmy, to lał deszcz. Chyba jak wychodziliśmy. A jak nie, już nie padało, bo zbieraliśmy pieniądze. Tak? A, z pieniądze to zbieraliśmy. Właśnie, kolejna rzecz. Pieniądze. Właśnie, więc padało i to kolejny. A jak pada, to niby, że źle. A znowu inni powiedzą, że dobrze, że pada. No to co tam wiesz?
No, ale pogodę mieliśmy taką, że na początku padało. Ja już miałam przerażenie w oczach. No bo wiecie, kiecka biała. To wszystko się chlapie, te buty, nie? Teraz tu do samochodu, w tym, jak wejdziesz do samochodu, to znowu się tam przyhaczysz o tą... No. I te parasole, nie? No, że trzeba też... Mówi, no jak my będziemy... No, ale dobra. I to jest taki, wiecie, człowiek potem myśli o takich rzeczach, niby pierdołach, a niby nie pierdołach, nie? Ale super, bo mówię, że go ma piękna pogoda. Bo taki deszcz to wam, może sknocić po prostu, no, różne rzeczy, nie? Przed ślubem była piękna pogoda, nie? Przecież jak, słuchajcie, przyszli na trzaskanie, jak to Marzyna mówi, to była taka duchota od twojej mamy wtedy. No. I po ślubie było dokładnie to samo, była duchota. Mm. Tylko wiecie, w dniu ślubu jak zwykle nam po prostu towarzyszył deszczyk, bo nas nigdy deszczyk nie opuszcza. Deszczyk jest bardzo potrzebny, bardzo ważny, także no, takie rozkminy okołorocznicowe. No, ale nie 14. rocznica ślubu. Ale nie zdradziłaś, ile mieliśmy osób na ślubie, nawet na weselu. No na weselu, wiesz, że ja nawet nie pamiętam tak dokładnie. Pamiętam, 83 były. Czy 93? Nie, miało być, a potem 83. Nie wiem, nie wiem dokładnie, tego wam na pewno nie powiem. Można ale mieliśmy wesele jeszcze, raczej wesele, dobrze mówię. Bo ślub. Wesele, powiem wam, jeszcze było zrobione tradycyjnie, czyli z poprawinami. Tak, były poprawiny. Jeżeli chodzi, zaraz do tego wrócę. Jeżeli chodzi o liczbę gości, to powiem wam, że można by się było doliczyć ze zdjęć, bo mamy takie zdjęcia zbiorowe, nie? I zbiorowe, i pani młoda ma z wszystkimi paniami kobietami, pan młody ma z wszystkimi mężczyznami, chłopcami i tak dalej, kawalerami i w ogóle. Także można by się było tego doliczyć. A jeżeli chodzi o poprawiny, no mieliśmy, ale poprawiny na zasadzie, wiecie, śniadania, obiadu, raczej to był obiad i później jeszcze kawa, ciacho. Już nie było jako tako nie było. Muzyki, tańców i tak dalej. Natomiast... Mieliśmy takich gości, że sami... Ja tak z perspektywy... Tak, sami sobie puszczali. Ale ja tak z perspektywy czasu teraz, tak jak obserwuję, to się też to zmienia. Na przykład mój brat już nie miał poprawin. No teraz rzadko kto mi poprawi. Tylko ci goście przyjezdni jeszcze mieli tam poczęstunek, wiadomo, w hotelu, ci, którzy spali i tak dalej. Także mieli tam jeszcze, a, jeszcze raz wyżywienie. Druga sprawa, teraz na przykład, a kiedyś to było w ogóle nie do pomyślenia, teraz robi się śluby, wesela, przyjęcia weselne w tygodniu. Mm. Moi rodzice byli w czwartek już i w piątek byli, i w środę byli, także i to już jakby nie jest zdziwieniem, a kiedyś to by było nie do pomyślenia. Oszalałaś, oszaleliście, w ogóle restauracje nawet nie były na to nastawione, a teraz tak. No ze względu po pierwsze na cenę, bo w tygodniu na pewno jest troszeczkę niżej wyceniane, a po drugie, no często na miejsce, brak terminów, to też było, wiecie, spowodowane tym, że było co było z królem, ale nieważne. Ale gdzie tam Marzyna? No bo to też poprzesuwały się wtedy, odwoływane były imprezy. Słuchajcie, myśmy rezerwowali salę półtorej roku przed ślubem. No, także to już ten... A potem to się tylko wydłużało. 2 lata wcześniej ludzie rezerwowali, 3 lata. Na komunię a ile było bywa, takich, Michasi też żeśmy. A ile było, słuchajcie, takich, że salę zarezerwowali, a potem już do ślubu nawet nie dochodziło. A no to już wiesz. Ale jeszcze, bo przepraszam, że tak was rzucam. Marek zadał pytanie, czy zorganizowałabyś, czy jeszcze raz chciałabym to przeżyć, swój ślub, swoje wesele? Wesele, nie. No, może to głupio zabrzmi, ale nie. No słuchaj, ale wesele. Ja wam powiem, dla mnie to było zbyt stresujące. Trzeba było po prostu o wszystkim pamiętać. Trzeba było, wiecie, mieć z tyłu głowy różne rzeczy. Czy to, czy tamto, podane o tej godzinie, a teraz my musimy to. Jedziemy na zdjęcia. Nie. I ta otoczka, to wszystko. I jakoś to tak przytłumiło przeżywanie tego. No to każdy mówi, że tak. I ja już bym się nie zdecydowała drugi raz. Bo ten pierwszy to często jest tak, że no chcecie, że ta suknia, że po prostu to jest ten jedyny dzień. Ale jak już go przeżywacie i przeżyjecie, chyba że no też są różne, jakby różny odbiór, nie? Ale ja miałam takie po prostu za bardzo stresujące to było dla mnie i za bardzo takie napięte,
że ja po prostu nie czułam się jakby sobą często, nie? No bo trzeba było, wiecie, tu do gości, tutaj na sali, tutaj tańczysz, tu cię kamerują, tu ci zdjęcia robią, nie? I po prostu, no, dla mnie to było za dużo, także do powtórki nie, ale no dzisiaj to wspominam dobrze, żeby nie było, że ja własny ślub wspominam źle. Wspominam dobrze, ale... Ale nie była to zabawa, nie? Nie do powtórki i nie na zasadzie właśnie, że to było aż tak przyjemne. Ja byłam uśmiechnięta, ja byłam szczęśliwa, zadowolona, ale wewnętrznie gdzieś tam. Dobra, rozgadałam się. Marek, zobaczcie, jak on tu już naparza. Wszystko przygotowane. Ostatnia czekoladka. Piękne truskawki, czekoladka. Chcesz Marzenko? Na pół? Ojca. Nie, to była twoja. Proszę. Była. Zjedzona, truskaweczki piękne przygotowane, limonki, tu będziemy truskaweczki wyciskać, tu będziemy, a to ja będę ten przepis robiła? Aha, no to Marek. Logistycznie łatwiej jest. A kiedy on się pojawi? Oj, teraz zajmę, słuchajcie, co 4 dni przepisy. No, to jak vlog jest w czwartek, to jeszcze go nie, nie ma. Nie, to nie ma, wczoraj poniedziałek, tak? No. To w piątek będzie przepis, nie, w sobotę, aha. Nie, w piątek. Piątek. Dobra, piątek. Także jeszcze go nie ma, ale będzie to przepis na pyszną lemoniadę bezalkoholową o nazwie... Nie lemoniady. Nie. Mojito. Ale co? To co to jest? Mojito. Mojito, czyli napój. No. Coś do picia, dobra. Mojito bezalkoholowe. Dobra, nieważne. Tymczasem wracamy. No i tutaj jeszcze takie zdjęcie. Niby to w tańcu, chociaż Marek to nie za bardzo jest taneczny. Nie, już kapki. Ale w ślubu powiem wam szalenie. O, i nasz tort, ale powiem wam szczerze, że myśmy mieli taki tort? Ja nie pamiętam, jaki był smak tego tortu. Jak to? No i tu też jakieś to tam zdjęcie. No i dobra, to by było na tyle. Do kolejnej rocznicy. Tu jest drugi album. W tym drugim albumie tu już jesteśmy przed. Ale ty akurat tutaj taki jakiś figofago. Tu jesteśmy już na sali przed obiadem, także no super, super. Ojej, to też, nie? Gorzko, gorzko. A tu nasz pierwszy taniec chyba, Marek. O, pierwszy taniec, Marek, czekajcie. On też go wspomina, czekajcie, nie mówię wyostrzyć, wspomina go z troszeczkę niesmaczkiem. Dzień wcześniej było wesoło. Także... Z Marzenką ćwiczyli pierwszy taniec, ale było... Ale ja wam powiem, bo myśmy ten taniec mieli taki, wiecie, bujak. Deptamy. To był taki walc, nie? Z walca to była nazwa. Dobra, a teraz pary młode to mają takie układy choreograficzne, że no naprawdę, i wiesz, podnoszenia, nie podnoszenia, no ja już to tego, nie? Bez podnoszeń, ale w ogóle jakieś takie zawijasy, jakieś takie figury. No bo wiesz, no bo każdy chce teraz, żeby było jeszcze więcej atrakcji, atrakcji. No właśnie, i dla gości też to jest taki show, nie? W sumie taki, taka atrakcja. Myśmy nie mieli żadnego show. No myśmy mieli normalnie. Myśmy byli tym show. Dobrze, to zabieramy się teraz za robienie przepisu. Nagrywamy, dobra. Pokażę wam jeszcze, jak to się tutaj prezentuje. O! To jest ta podkładeczka, one są takie same, tak jak już widzę. I wiecie, to sobie dałam tutaj na moją szafkę nocną, bo stwierdziłam, że tak, a to krem, a to jakąś mgiełkę tu mam, krem do rąk, jeden, drugi, zegarek. No i na tej sobie teraz tutaj zapodam te perfumy, te wody toaletowe, o, które mam tutaj. Także, o, proszę raz, proszę dwa, proszę trzy. No, a te już mam na wykończeniu. Więc tak, tu sobie jeszcze to postawię, niech sobie to stoi. A, i jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie to. Marek! Tak? Muszę cię jeszcze o coś zapytać. O. Czy wiesz, do czego to służy? No nie wiem, zawieszka. Chociaż to jest taki kolczyk, nie? Nie no, ja myślę, że to jest po prostu taka zawieszka do nosa, nie wiem. A do czego? Nie wiem, do czego to służy. No właśnie. A ty wiesz? Tak? Kolczyk? Już teraz wiem. To jest kolczyk? Bo widzowie mi pisali. Właśnie na Instagramie ktoś coś pisał. No. Że to jest taka zawieszka do kieliszków.
I takich zawieszek to sobie możesz kupić. Nie tu, tu, na nóżkę. Aha. I oznaczasz tym, że to jest twój kieliszek. O matko, a to ja nie wiedziałem o tym. Ja też, wiecie co? Uczymy się całe życie. Uczymy się całe życie. Czekajcie, nawet nie wiem, jak wam to pokazać. O, tak? Ale ja na serio, ja już bym to jako kolczyk będzie zastosował. No ja też, bo ta zawieszka i w ogóle to zapięcie. Ale mnie się wydawało, że to jest... A zobaczcie, jak to teraz się fajnie prezentuje. Dziękuję wam, że... No znowu się czegoś nauczyłam, bo naprawdę ja, ale też, zobaczcie, na kartce pokazany kieliszek. Nie? Ale nawet w tym miejscu to jest powieszone. W tym miejscu powieszone, no dobra, nie? To już jest zakup patologicznie, no ale są tacy na ziemi, którzy by to do ucha włożyli. Ha, 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 Marek. Dobra, także dziękuję wam. Bardzo fajnie to wygląda. I przynajmniej wiem, do czego służy. A jeszcze kilka tylko słów na temat. Właśnie, tych perfum i wody toaletowej, o którą pytacie. Ostatnio takim moim ulubieńcem, jeżeli chodzi o zapachy, są perfumy Jo Malone. To jest to samo, co było z Laurent Mercier. To nie jest, że tak powiem, tani zakup, ale one są bardzo wydajne, pachną nieziemsko. Dalej, właściwie te zapachy możecie ze sobą mieszać, psiknąć się raz jednym, raz drugim. I wam te nuty zapachowe się wymieszają i one pasują do siebie. Zupełnie jakby inny zapach uzyskacie. Ostatnio ten, który mi najbardziej się podoba i ten, który no, polubiłam jakiś czas temu, to jest, już wam pokażę, ten perfum. O, jest. Już. O, to jest ten, Scarlet Poppy. On jest przecudowny. Jaki on ma piękny zapach. Delikatnie kwiatowy. Z taką nutą znowu pudrową, piżmo. Ten jest bardziej o, taki świeższy. Peonia. Bardzo świeży zapach, też taki letni. No i to ostatnia nowość, którą dostałam też w prezencie, czyli Malwa. Piękny, kwiatowy, ale też jak mówi, trochę maliny, trochę piżma, troszeczkę pudrowy. Także no najbardziej na lato te dwa. Ten już jest taki wyjściowy, powiedzmy. Ale Marek ma większą kolekcję. Ty masz większą kolekcję. Ja już tutaj zauważam, ale masz swojego ulubieńca? Nie, wszystkie lubię, powiem wam. Wszystkie? One schodzą jak woda, bo ja się tym, że tak powiem, zraszam. Ojej, na bogato. Ty się zlewasz. Ja stać lubię tak się zrosić tym, ale tak jak Marzena wiele razy mówiła, ja ten zapach czuję w pierwszych kilku sekundach, nie? A potem to już po prostu zero na sobie czuję. Ale mam nadzieję, że inni czują dookoła. Ale bo właśnie też o tym mówiono, że ty, który nosisz i nie czujesz tych zapachów, to właśnie one do ciebie pasują. I ja wam powiem, dla mnie jest jeszcze jeden plus. Do tej pory ja używałem różnych wód. I to z Bossa były, i to był... Różne, Diory. I wam powiem, miały jeden mankament. Jak miały w składzie piżmo, a latem wyszedłem, to nawet słońce nie musiało na mnie... Mm. Nie musiało na mnie świecić, a ja od razu miałem jakieś takie plamy, swędziało mnie to, tak, a tym się można pryskać dowoli. No, dobrze, także... Nic się nie dzieje. Tu jeszcze odpowiedź dla was. Zapachy są takie specyficzne, bo to głównie takie kwiatowe, nie? No dużo kwiatowych, ale też takie pudrowe, nie? Także, no, jakieś ruchy się tu podziały. Także to jest w kwestii odpowiedzi na komentarze, które się pojawiają. Gotowi spakowani. Walizka jeszcze do domknięcia. Ale to jest podróż właściwie z jednym noclegiem, także akurat w tym przypadku nie było problemu, żeby się spakować, ale jest lato, ale jest zimno, dosyć chłodno jest i trzeba było przygotować się, wiecie, jak to na polskie lato i na ciepło, ale też i na chłodno i na zimno, bo pogoda... Temperatura jest taka, wiecie, niby ta termometr pokazuje 20, ale odczuwalna to będzie kilka stopni mniej. Także jedziemy troszeczkę też bliżej gór. No to troszeczkę też tam ten klimat, to powietrze będzie bardziej ostre. Że tak powiem w cudzysłowie. Także troszeczkę cieplejszych rzeczy też jest. Jakieś buty na zmianę zawsze bierzemy. Także znowu się robi z tego, wiecie, dodatkowo jeszcze buty, dodatkowo coś tam, oczywiście sprzęcik, bo
nagrywamy, także domykam walizkę, reszta już spakowana, króliczki przygotowane, bo, o proszę, jaka ładna walizeczka, Michasia spakowana, plecaczek jest, tu jest jeszcze jakiś prezencik, no już nie będę tak zaglądać. Króliczki przygotowane, bo, o, pan szef myje zęby. Króliczki przygotowane, bo tak jak wam mówiłam, my wyjeżdżamy, a króliczki zostają pod opieką babci Basi. I tak jak w poprzednim vlogu poruszyłam też ten temat odpowiedzialności, opieki nad zwierzętami i w ogóle wyjazdów wakacyjnych i tego, że niektóre zwierzęta traktowane są bardzo przedmiotowo, no to też odzywaliście się na ten temat i mówiliście, pisaliście mi, że w sumie dobrze, że ten temat też poruszyłam. No na pewno dobrze. Warto takie rzeczy nagłaśniać, żeby ludzie po prostu tego nie robili, żeby im pewne rzeczy uzmysłowić. Albo żeby ludzie nie kupowali sobie zwierzątek, mając na uwadze z tyłu głowy, że w sumie my często wyjeżdżamy, często nie ma i tak dalej. O, widzicie, wieje. Znaczy jak się tak siedzi, to jest fajnie, nie? Ale jest jednak troszkę pochmurno i ten wiatr jest dosyć taki chłodnawy. Ale mam nadzieję, że nasz wyjazd się uda. Oby nie padał. Ja zawsze tak mówię, a potem jak nie pada, to już można inne kroki sobie podjąć i zaplanować. Dobrze, także my na nasz pierwszy wakacyjny wyjazd się wybieramy. Zabieramy ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy. Oczywiście zawsze to jest też apteczka. Apteczka, no to już abstrahując od tego, że to są moje też rzeczy związane z chorobą, ale no wiecie jak to jest, niby wszędzie są apteki, niby wszędzie można coś tam i tak dalej kupić przeciwbólowego, ale często jest tak, że no, tego dostępu nie ma, albo jest już późno, albo gdzieś to jest dalej i tak dalej, i tak dalej, więc ja zawsze jakieś plastry, jakieś opatrunki, coś przeciwbólowego, jakieś na obrzęki maści, na stłuczenia i wiecie co wzięłam też? Spray na komary. No znaczy na, przeciw komarom i kleszczom. Mam taki fajny wypróbowany, kupiłam go w tamtym roku, sprawdziłam ważność, termin ważności, bo wiecie jak to jest, nie? Coś mamy, mamy i nagle się okazuje, że to jest po terminie, ale do 2026 roku także spoko. I to taki spray, a że jedziemy w miejsce. No zobaczycie, gdzie pojedziemy, to ja wam pokażę zresztą na koniec tego vloga, to może taka rzecz się przyda. No i mam nadzieję, że ten grill się uda. Marek, co ale tam? Ale byś zabrała wszystko oprócz jednego. Coś ty. Szczoteczki do zębów. No bo ja na ciebie czekałam, bo wiem, jasne, że ty jeszcze nie zębów tak nie myłeś. Mówiliście. No co? Nic nie przygotowane. No wiesz ty co? Na całe szczęście ja tu czuwam nad tym. Na całe szczęście jest Marek. Ja wam powiem co jak co, ale ja bez umytych zębów to ja bym spać, bym nie zasnął po prostu, a rano bym nie funkcjonował. Nie no, to zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji i kupić ale szczoteczkę pani ma gdzie taką. Kupić? Nie no, no trzeba wtedy gdzieś podjechać, no wiadomo, nie? Że tam w tym miejscu, gdzie jesteśmy, nie ma Rossmana, nie ma Biedry, trzeba gdzieś podjechać, nie? Dobra, koniec tej gadki, trzeba wychodzić, to widzimy się już na miejscu. No i witajcie, jesteśmy już na miejscu. Tak. To Marek będzie zadowolony. To będzie nasz, czekajcie, nasze miejsce noclegowe. Tu mamy zakwaterowanko na jedną noc, ale tu jest pięknie, patrzcie to. Sufit najpiękniejszy. Sufit jest śliczny, szczególnie jak słońce świeci. Okna odsłonięte, zamykamy je z zewnątrz, ale na razie otworzyliśmy, żeby się wietrzyło. Przyjechaliśmy, słyszycie? Znaczy oprócz dziewcząt. Tutaj ten namiot, bo jesteśmy w namiocie, on pracuje i w nocy to są takie odgłosy, że co wrażliwsza osoba, to miałaby problem ze spaniem tutaj. Na początku, bo wiecie, cały czas coś się dzieje. Bazą jest tutaj właśnie taka drewniany, to jest taki drewniany stelaż i on, widzicie, o, to jest nasz namiot, mniej więcej tam widzicie tę konstrukcję. No i ta cała konstrukcja też pracuje. No ale. Ale wiesz, że to się pozmieniało? Bo tak? Jak byliśmy w tamtym roku, to ja mam wrażenie, że ten sufit
To było przeźroczyste i było widać niebo błękitne. Dobra, tego to już nie powiem wam, nie potwierdzę, natomiast powiem wam, że w podróży było brzydko, było deszczowo, ale jak przyjechaliśmy, to zrobiło się pięknie, słoneczko wyszło. Idziemy teraz korzystać z atrakcji, jednych, drugich, trzecich, zobaczymy co nam się dzisiaj uda, ale jutro na szczęście mamy cały dzień, także od rana startujemy oczywiście po śniadaniu, żeby nie było, nie? Właśnie, śniadanie trzeba zamówić. Właśnie, zamówimy sobie śniadanko, jeszcze poczekaj, bo ja jeszcze biorę plecak, od dziewczyn rzeczy mam i jest pięknie. Bierzemy bluzy? Chyba nie. Ja nie biorę, co? Auto jest pod ręką. Auto pod ręką, także jedziemy. Słuchajcie, najważniejsza atrakcja będzie na wieczór. Będziemy tam grilla robić z widokiem na zamek. A to już zobaczycie w następnym vlogu. Dobra, to na razie żegnamy się z wami. Hej, oto machamy wszyscy! Juuu! To już widać? Kończy tego vloga? Tak! A, no to na razie. Pa!